Dobry wieczór, w czwartek 18 lipca. Rafał Kulik, zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Wracamy do wczorajszego tematu odpadów na terenie Paniówek. Dziś głos w tej sprawie zabrały władze gminy Gierałtowice. Najprawdopodobniej to gmina właśnie będzie musiała zapłacić za utylizację nielegalnego składowiska przy ulicy Zabrskiej w Paniówkach. W gminie mówią wprost, to element funkcjonowania mafii śmieciowej. Problem ten jest poważnym wyzwaniem dla lokalnych samorządów, które muszą brać na siebie często ogromne koszty. Paweł Jędrusik. Kilka godzin trwała interwencja strażaków w Paniówkach, gdy okazało się, że jeden ze zbiorników na nielegalnym składowisku jest nieszczelny. Jak już informowaliśmy, postępowanie w sprawie odpadów od 2019 roku prowadzi już prokuratura. Teraz głos w sprawie zabrały władze gminy Gierałtowice. Znany jest właściciel działki. To, w jaki sposób odpady znalazły się na tej nieruchomości, też jest przedmiotem postępowania. Problem jednak w tym, że najprawdopodobniej to gmina Gierałtowice będzie musiała usunąć odpady na własny koszt. Po 5 latach śledztwa prokuratura złożyła wniosek o wszczęcie postępowania o usunięcie tych odpadów na koszt gminy, a ta szacuje bardzo ostrożnie, że będzie to kosztowało co najmniej 10 milionów złotych. Przesłuchaliśmy praktycznie rzecz biorąc wszystkich zaangażowanych, którzy się ujawnili w tym postępowaniu, bądź których ujawniliśmy. Na bieżąco współpracowaliśmy z prokuraturą, przesłuchiwaliśmy także w zakładach karnych, w aresztach śledczych osoby, które prokuratura nam wskazała jako możliwych sprawców, czy osoby mające jakikolwiek z tym związek. Jesteśmy na etapie końcowym postępowania. Wczoraj jeden z pojemników uległ rozszczelnieniu. Na miejscu interweniowali strażacy, a z pojemnika wylało się około 100 litrów substancji ropopochodnej. Do pokonania 1049 km, 7 dni, 7 etapów, w tym jeden na terenie województwa śląskiego. Właśnie poznaliśmy trasę 81. wyścigu Tour de Pologne. Wyścig wystartuje z Wrocławia, a zakończy się w Krakowie. Do Polski zawita elita kolarstwa, która gwarantuje duże sportowe emocje. Jest to jedyna impreza w tej części Europy wchodząca w skład World Tour, czyli Kolarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze 4 etapy znajdują się na terenie Dolnego Śląska i województwa opolskiego. 5. etap wystartuje i zakończy się w Katowicach. Z Katowic zawodnicy przejadą do Mysłowic i Jaworzna. Następnie peleton przejedzie przez Jurę Krakowsko-Częstochowską, przez Bukowno, Olkusz i Ojców. Wróci tą samą trasą do Katowic. Kolejny etap to trasa z Wadowic do Bukowiny, natomiast finałowy etap 81. edycji Tour de Pologne rozpocznie się na terenie kopalni soli Wieliczka i zakończy na Błoniach w Krakowie. Seryjny podpalacz w gminie Żarki, tak twierdzą tamtejsze władze. W odpowiedzi na falę podpaleń ogłoszono nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych za wskazanie osoby odpowiedzialnej za te przestępstwa. Paweł Jędrusik. Tylko w ciągu ostatnich 2 tygodni w gminie Żarki doszło do 6 pożarów w lasach. Pierwszy oczywiście nawet sam zgłaszałem, bo widziałem zadymienie, jechałem, to było po południu, gdzieś koło godziny 18. I sam zgłaszałem, że mam zadymienie i czy mogę wyjechać. Zadysponował powiat, że mogę wyjechać, wyjechaliśmy. Co się okazało, że było już bardzo rozżarzone. To pogorzelisko, wzywaliśmy posiłki, no było nas tam kilka jednostek. Pożary nie były duże, ale w kilku miejscach, w tym we wsi Kotowice, widać spalone drzewa. Strach pomyśleć, co mogłoby się stać, gdyby ogień zaczął się rozprzestrzeniać w tak dużych lasach. Pożar leśny dość szybko się rozprzestrzenia, tym bardziej, że pogodę mamy jaką mamy, dość ciepło. Wiadomo, cała powierzchnia mogłaby spalić się i doprowadzić do pobliskich budynków, prawda, mieszkalnych u nas we wsi, jak również w innych miejscowościach, tym bardziej, że też znajduje się trasa kolejowa, CMK tak zwana, także też jest dość trudny dostęp. W gminie Żarki są przekonani, że doszło do podpaleń i dlatego burmistrz wraz z nadleśnictwem wyznaczyli pokaźną nagrodę finansową dla osoby, która pomoże złapać podpalacza. Spotkałem się z przedstawicielami nadleśnictwa Złoty Potok. Wspólnie dokonaliśmy wstępnych oględzin. No niestety widać, że te pożary były przygotowane, więc mamy do czynienia tutaj ewidentnie z podpaleniem. Wspólnie wypracowaliśmy nagrodę w kwocie 15 tysięcy i wspólnie apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Żarki i wszystkich państwa o jakiekolwiek informacje. Na to, że mogło dojść do podpaleń, wskazywać ma m.in. fakt, że wszystkie pożary wybuchały w bliskiej odległości od siebie.
Trwa walka o studenckie indeksy na śląskich uczelniach. Choć podstawowy nabór trwał do połowy lipca, a część studentów dostarcza już swoje dokumenty, to wkrótce uczelnie rozpoczną dodatkowe nabory. Przed nowymi studentami i studentkami czas poznawania nowych ludzi, wyzwań oraz miejsc. A miejsc dla studentów w Katowicach jest coraz więcej. Karolina Komada. Najpierw egzamin maturalny, oczekiwanie na wyniki, a następnie rekrutacja na studia. Ta dla wielu osób przebiegła pomyślnie. Tak, stresowałem się, ale teraz już jest okej. Tym bardziej, że już najważniejsze za mną. Ja składam na finanse rachunkowość. Ogólnie lekki stres był, ale na szczęście udało się, dostałam się, bo bardzo, bardzo mi się ten kierunek podobał. Już jestem po technikum, więc taki ciąg dalszy tej historii. Tak swoją historię będzie kontynuowało kilka tysięcy osób. Na samym Uniwersytecie Ekonomicznym było nieco ponad 1900 miejsc. Chętnych było dwa razy tyle. Kandydaci do 24 lipca mają czas na złożenie dokumentów. Najchętniej wybierane kierunki to finanse i rachunkowość, ale są też nowości, które przyciągnęły uwagę tegorocznych maturzystów. I ta rachunkowość i kontrolnik, mimo że to jest pierwszy raz w ofercie się pojawiła, to tutaj zarejestrowało się oczywiście średnio 1,72 kandydata na jedno miejsce, co jest dla nas akurat pozytywnym zaskoczeniem. Widać, że ten kierunek on powstał oczywiście w związku z zapotrzebowaniem rynku, ale też z zapotrzebowaniem i z chęcią, które zgłaszali kandydaci. Także ta oferta, która jest stale dostosowywana, no, jest robiona właśnie typowo pod kandydatów. Nową ofertą może pochwalić się też Akademia Śląska. Tam rekrutacja trwa od długiego weekendu majowego i przez ostatnie tygodnie uczelnia odnotowuje wzrost kandydatów aplikujących na studia. Jeżeli chodzi o popularność kierunków, to widzimy, że medycyna jest chyba w tej chwili na pierwszym miejscu. Mamy po raz drugi rekrutację nie tylko w języku polskim, ale również w języku angielskim. Oprócz tego, no, do czego jesteśmy już przyzwyczajeni, pielęgniarstwo cieszy się bardzo dużą popularnością. A jeżeli chodzi o Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, to tradycyjnie architektura, architektura wnętrz oraz grafika. Prowadzimy nowy kierunek studiów. Właściwie będziemy teraz rozpoczynali od 1 października i będzie to zarządzanie. I tutaj studia będziemy prowadzili nie tylko po polsku i po angielsku, ale również w języku ukraińskim. Na studia w Katowicach przyjeżdżają studenci i studentki z całej Polski oraz Europy. Aktualnie w stolicy województwa jest około 50 tysięcy studentów. Bogata oferta edukacyjna to nie jedyny aspekt przyciągający nowych kandydatów. Na pewno decyduje też o tym bogata infrastruktura, łatwość podjęcia pracy, niska stopa bezrobocia, relatywnie niskie koszty utrzymania w porównaniu do innych miast. No oraz to, że tutaj na pewno ta bogata oferta rozrywkowo-kulturalna także jest bardzo interesująca. Także na pewno to są takie czynniki, które dla studentów są istotne. Dodatkowym wyróżnieniem dla Katowic jest powołanie konsorcjum akademickiego, które zrzesza 7 uczelni publicznych. Tytuł Europejskiego Miasta Nauki jest wyrazem uznania dla osiągnięć i potencjału śląskich uczelni, a zwłaszcza zrozumienia ich roli w transformacji regionu i poprawy jakości życia mieszkańców. Jak nazywa się kombinacja tenisa ziemnego i squasha? Na to pytanie wielu zna już odpowiedź. To padel, gra, która zyskuje na popularności i którą uprawiać można jedynie na specjalnie przygotowanych, zamkniętych kortach. Jeden z nich otwarto dziś w Katowicach na terenie ośrodka sportowego Słowian. Padel, sport jeden z najbardziej rozwijających się sportów na świecie. W Polsce mamy już kilkanaście klubów, na Śląsku kilka. Społeczność padlowa na Śląsku i w Warszawie to chyba największa tutaj ilość osób, które uprawia ten sport i dzięki temu sportowi też będą dalej uprawiać padel. Połączenie squasha z tenisem, punktacja, trochę zasad zaczerpnięta właśnie z tenisa. Ze squasha mamy to, że kort jest obudowany dookoła kratą i szybą. To pozwala w łatwiejszym utrzymaniu piłki w grze. To jest kolejny obiekt, który dopisuje się do listy dyscyplin sportowych, które w Katowicach dzięki szerokiej ofercie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będzie można uprawiać. To jest 26. dyscyplina sportowa, która może być uprawiana przez mieszkańców Katowic na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To nas oczywiście bardzo cieszy. Jest to kolejny obiekt sportowy, który jest taki multiuniwersalny i multifunkcjonalny. Jeżeli dyscyplina by się przyjęła, to w tym miejscu możemy w przyszłości dostawiać kolejne korty, możemy je zadaszać, bądź zadaszyć na początku tylko ten. Zobaczymy, jak się przyjmie doświadczenia innych miast.
wskazują, że przyjmie się. Tutaj na Śląsku mamy bardzo niewiele takich kortów. Tak jak pan prezydent powiedział, w Katowicach de facto takiego kortu nie ma. Tu każdy manewr i każde uślizgnięcie kół decydują o zwycięstwie. A w tym konkretnym wypadku nawet o mistrzowskim tytule. Katowickie lotnisko Muchowiec za kilka dni zamieni się w tor pełen dymu i ryku silników za sprawą driftingowych mistrzostw Polski. Zwycięzca 15. edycji zawodów wystartuje w Drift Masters 2025. W Katowicach nie zabraknie też 1000 konnych samochodów i ciekawych tuningowych projektów, o czym opowie teraz Karolina Komada. Dziewięćset koni mechanicznych, skręt kół prawie 75 stopni i napęd na tylne koła. Idealna maszyna do driftingu, zwana diabłem. Po raz pierwszy profesjonalny drift wjeżdża do Katowic. Już w ten weekend na Muchowcu odbędą się driftingowe Mistrzostwa Polski. 70 zawodników i 12 różnych narodowości. Wszyscy będą walczyć o zwycięstwo. Najpierw jednak kwalifikacje. Mamy kwalifikacje, w których zawodnicy jadą pojedynczo. Jeden samochód jedzie i ten zawodnik musi przejechać perfekcyjnie trasę tam, gdzie sędziowie chcą, żeby były jego tak naprawdę tylne koła. Czyli blisko tego betonu, na całym rondzie być wzdłuż betonu, czyli bardzo precyzyjnie. Stąd wymagane pełne skupienie i koncentracja. Jest to sport nazywany sportem jednego błędu, czyli tutaj jeden fałszywy ruch lub taki, którego nie powinniśmy wykonać, może spowodować to, że odpadamy z zawodów i kończymy na tym dany weekend wyścigowy, czego nie ma w innych dyscyplinach. W innych dyscyplinach mamy możliwość nadrobienia straconego czasu, chociażby na przykładzie wyścigów czy rajdów, gdzie możemy wystartować w kolejnym odcinku, jeżeli doszło do jakiejś awarii samochodu czy uszkodzenia. Tutaj tego nie mamy. Tutaj jest to sport, który oceniają sędziowie. Musimy jeździć według tych wytycznych. Drifting uchodzi za najbardziej widowiskowy i jednocześnie najprężniej rozwijający się sport motorowy na świecie. Bo drift jest to taki miks, można powiedzieć, trochę wszystkiego. Jest ten uślizg, więc to się zawsze wszystkim najbardziej podoba. Są samochody właśnie po 900, 1000 koni nawet niektóre. Dodatkowo no jest ten dym z tylnych opon. No i jest jeszcze coś, czego zawodnicy nie lubią, ale co się zdarza, że często samochody się lekko zderzają, więc są te odpadające zderzaki, jakieś tam błędy kierowców, co zawodników nie cieszy, ale kibiców daje jeszcze dodatkowe emocje, więc nawet będąc na trybunie czy obserwując, bardzo dużo jakby czuje się tej adrenaliny. Zawody na katowickim lotnisku odbędą się po raz pierwszy. Na fanów motosportu czekać będzie wiele innych atrakcji, w tym car show, na którym pojawi się 100 wyjątkowych aut, a także drift taxi, czyli okazja do przejechania się bokiem na prawym fotelu z profesjonalnymi kierowcami. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Zapraszam na kolejne jutro w imieniu Anny Tabaki. Spokojnej nocy, dobranoc.